Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj coś o kogutach. I w tym filmie chciałbym między innymi powiedzieć, co zrobić, jeśli nasz kogut goni nas, bądź goni inne koguty i jest w stosunku do nas i ogólnie mówiąc jest agresywny. Kto jeszcze tego nie robi, proszę o zasubskrybowanie kanału, bo 2000 subskrypcji i jakiś ciekawy konkurs. Oczywiście, jeśli się spodoba, łapka w górę. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku. Link do grupy, jak zawsze, znajdziecie w opisie. A teraz życzę miłego oglądania. Na pewno każdy z nas wie, przynajmniej większości, co to jest i co to znaczy, jeśli kogut nas goni. Co niektórzy znają już to ze swojego dzieciństwa bądź z opowiadań, na przykład z bajek. Jak się zachowujemy, jeśli kogut nas goni? No właśnie, uciekamy głośno, krzycząc we wszystkie kierunki, a kogutowi sprawia to jeszcze większą satysfakcję, bo będzie miał wielką możliwość zaatakowania nas swoimi pazurami od tyłu, czyli wskoczyć na nasz grzbiet, można powiedzieć krótko. Ale takiej osobie, którą goni ją kogut, nie jest w ogóle do śmiechu, jak wiemy, bo nikt nie chciałby, żeby po prostu kogut czy indyk, gęś nas goniła. Choć kogut to nie jakieś bardzo agresywne bądź dzikie zwierzę, jak powiedzmy sobie tutaj pies czy lew, tylko to jest ptak hodowlany, ptak domowy. I właśnie tutaj chciałbym podać sposoby na to, żeby ten kogut nas nie gonił i nie był agresywny, oraz jak się zachowywać, jeśli ten kogut już nas zacznie gonić. Tylko poprawię tą deskę tutaj, bo jak jest wiatr, to ona zaczyna spadać. O, i będzie idealnie. Więc jeśli kogut nas goni, no to po pierwsze nie odwracajmy się od niego. Dlaczego mamy się nie odwracać? Kogut ma wiedzieć, z kim ma do czynienia, że nie jesteśmy tak bardzo płochliwi i tak bardzo się go nie boimy. Mało tego, jeśli będziemy uciekać, tak jak wcześniej wspomniałem, da mu to większą satysfakcję, że będzie mógł nas lepiej zaatakować od tyłu swoimi pazurami. Jeśli w naszym stadzie znajdzie się taki pan kogut, który będzie agresywny, będzie się stawiał, krótko mówiąc, to można podejść do naszego statka kur, jeśli będzie na przykład poza wybiegiem, czy w ogóle gdziekolwiek, to można im podać różnego rodzaju smakołyki. Mogą być to na przykład ziarna zbóż, jak pszenica, kukurydza, albo jeszcze jakieś inne przysmaczki, jak płatki owsiane i wiele innych. I wtedy ten kogut zajmuje się zjadaniem tych smakołyków, a nie zwracaniem uwagi na naszą osobę. Ale wiem, tutaj tylko tak podaję te sposoby i mówię, co należy robić w tej sytuacji, jeśli za nami jest kogut, który nas goni, i wtedy nie myślimy dość trzeźwo i nie myślimy, co tam było powiedziane, tylko ile sił w nogach i płucach i chodu, uciekamy ile sił. Ale trzeba się mocno nad tym zastanowić i przypomnieć sobie te właśnie krótkie zasady. Ale przejdźmy do sposobów na tego właśnie koguta agresywnego. Więc jeśli nasz kogut jest agresywny, gania ciągle, to najprostszym sposobem będzie go odizolowanie po prostu od całego stada. Wtedy zrozumie, że jeśli nie będzie miał dostępu do kurnika i całego
stada, nie będzie miał kur i będzie w samotności, to się uspokoi. I takiego koguta właśnie można odstawić na kilka dni, a później czekać i obserwować, co będzie dalej. I równie dobrze możemy wykorzystać te sposoby, które wam wcześniej w tym filmie podałem, czyli nie uciekać. Ale jeszcze wyjaśnijmy sobie jedną prostą, ważną kwestię. Dlaczego tak naprawdę koguty gonią i są agresywne, co niektóre? Jeśli koguty gonią, to po pierwsze zależy to od dominującego genu oraz rasy. Mało tego, koguty gonią, bo wiedzą, że jeśli chcą zabudnić i wykopulować jak najwięcej kur, to muszą swoim walectwem odbić wroga, czyli innego koguta. Koguty już to mają u siebie zakodowane, że mają włączony taki właśnie czujnik do czuwania nad całym stadem i ochranianiem go, ostrzeganiem przed drapieżnikami. I właśnie wtedy koguty, co niektóre, nawet są w stanie poświęcić swoje zdrowie i życie dla kur, a niektóre właśnie takie nie są. To oczywiście zależy. Tu już widzę, nawet trochę jest jajeczek. Super, cieszy mnie to bardzo. No i to już właśnie by było na tyle w tym filmie co do kogutów. Jeśli filmik wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja, miły komentarz. Jeśli macie pomysły na inne moje filmy, to dawajcie je jak najbardziej w komentarzu. A ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, no i cześć!